Cześć wszystkim, jesteście na kanale Arturka. I dzisiaj będą wasze ulubione chłopaki do wzięcia. Dużo osób pisało, pytało mnie, Artur, czy będą kuchenne rewolucje też będą, ale dużo osób pytało mnie się, Artur, czy będą chłopaki do wzięcia? I tak, już są na kanale. Ale przed tym, jak zaczniemy oglądać ten odcinek, to jest dobrowolne, nie musisz tego robić, ale jeżeli ktoś by chciał, to pod filmikiem jest w opisie, jest link do mojego wspierania, żeby wspierać mnie miesięcznie, to nie jest duża opłata, ale każdy, kto by chciał to zrobić, zapraszam każdego pod filmik i każdemu będę wdzięczny. A w zamian ode mnie dostaniecie mega ładne 4 emotki. Siedziałem długo, żeby to zrobić. Również wcześniejsze premiery filmików ode mnie. No i będziemy mogli sobie fajnie spędzać czas razem. A reszta wszystkich zapraszam do miłego spędzenia razem ze mną w filmiku. Się tutaj na cmentarz. Cmentarz jest moim domem, który wiem, że jest najspokojniejsze miejsce, które mogę sobie wymarzyć. Mam pecha do... Teraz mamy odpowiedź, czemu Bogdan jest samotny. Kto by chciał chodzić z gościem po nocach po cmentarzu? No, szanujmy się. Chobie z tego względu, że ja jestem zalitościwy. Oddaję serce i łatwowierny jestem. I właśnie w tych czasach to jest mega problem. Nie możesz taki być, Bogdan. Musisz jednak tak z jednej strony spróbować, z drugiej strony. Ale nigdy nie możesz podchodzić do dziewczyny i mówić, ja cię kocham, chodź do mnie. Nie. Nie, dziewczyny takich facetów nie lubią. Oni lubią, kiedy jest ostro się dzieje. W ogóle do tego, co teraz oglądamy, piosenka w ogóle nie pasuje. Tylko by trzeba było tylko z horroru wstawić piosenkę i idealnie wejść do tego już. Bogdan, to nie jest prawne. Ty nie możesz tak obrać kobietę do domu i nie puszczać jej z domu. Za to grozi kara. Pić, ale umiarkowanie, że bardzo ładnie, pięknie wszystko było. Lubiłem, żeby chodziła sukienka, żeby te nogi troszeczkę światła dostały. Wypiękniała, wyładniała, z tej granatowej aż biała twarz się zrobiła. I pół roku bardzo ładnie było. Powiedziała, że kocha mnie, ale tak było, że kilka razy byłem bity przez nią. To wszystko wybaczałem. W maju, rok temu, 1 maja, przyniosłem wypłatę, wzięła wypłatę i ślad za nią zaginął. On powiedział, że byli ze sobą pół roku. Wcześniej mówił, że 13 marca odebrał ją skądś, nie wiem skąd, odwiózł do domu. I 1 maja on przywiózł wypłatę. Albo ja jestem głupi, albo to tylko jest 3 miesiące. Jest, są i oni. Najlepsza ekipa z całego tego serialu
to są oni. Zaraz będzie na pewno wesoło. Oj, długo coś przedzierają się na to ognisko zaproszone dziewczyny. Trzem wspaniałym, póki co, pozostaje pomarzyć i może trochę ponarzekać. No, jakoś słabo nam się pali to ognisko dzisiaj. No jakoś dzisiaj słabo. Wczoraj lepiej nam wychodziło. Jak nie ma dziewczyn, to nam nigdy ogniska się nie udają. Co, dlaczego? Nie wiem. Bo dziewczyny nam przynoszą szczęście do ognisk. Nie ma dziewczyn, nie ma ogniska. A tam z taką. Tego świat to jest pół świat. Nie ta, to następna będzie. O, prawda. Dobrze teraz Krzysiek powiedział. No. Żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek. Widzicie najładniejszą Polkę? Nie widzieliście? Nie. Ładna główka, ładny biuścik i ładny tyłetek. To jest najpiękniejsze. Blondyneczka, brud. Ja myślałem, że pokażę zdjęcie, jak jakikolwiek, ale w 100% z nim się zgadzam. No kurde, no jak z takim inteligentnym gościem się nie zgodzić? Netka może być i ruda, i satynka. A i satynki też kocham, ale rutek to wredne. Tak, masz rację, są wredne. Powiem wam tak szczerze, żadna dziewczyna nie jest wredna. Na wsi to są modne ogniska, bo są takie historie, że można dziewczynę na strach przytulić, objąć ją. Że nieraz się opowie, że takie straszne, że dziewczyna się przestraszy i szuka, że gdzieś się przytulić, to się człowiek od razu ją się łapie. No przytul się, nie bój się. My jest na przykład, jestem kod ciebie, nic się tobie się nie stanie. Będę cię pilnował albo nikt cię nie ruszy. Nie mam dziewczyn, nie wiem dlaczego, boją się mnie. Czy jestem za brzydki? Nie jest właśnie tak trudno znaleźć dziewczyny. Nie jest. Tylko trzeba mieć dużo znajomości. Może, która... Ale do czego trzeba mieć dużo znajomości? Do tego, żeby spotkać jakąkolwiek dziewczynę? Nie, znajomości trzeba mieć w szpitalu na przykład, albo na policji, ale nie do tego, żeby dziewczynę znaleźć. Też będzie chciała? Może to znajdziesz. Znajdziesz tobie, nie? Wiesz, ja mam czas. Nie będzie ta, będzie inna. Może jakoś przyszło sobie żonę znajdę? No. Może żadna dziewczyna nie poznała, jaki ja ze mnie jest w środku, jaki ze mnie mam, jaki mam charakter. Każdy może... Żadne dziewczyny nie poznali, ale my już poznaliśmy. I dziewczyny, wracam się do was. Was jest tu 60% na tym kanale, więc to jest mega dużo. Chłopak tu stoi, czeka na was. Jest samotny. Ale czasem ma dużo powiedział, więc... Jeszcze macie, żeby się zastanowić, ale... I ja bym się zastanawiał, bo jak nie ty, to ktoś inny. Poderwie go. Z wyglądu patrzy, a brzydki to ten, a trzeba do dziewczyny niech by przyszła, pogadała, zobaczyła, niech by posiedziała z godzinkę albo z 5 minut, to by zobaczyła, jak ja jestem prawdziwie, że ja nie jestem na przykład chamski, tylko do dziewczyny jestem serdecznie, że dla dziewczyny każdej bym dał całe serce, dla tej jednej to bym, nie wiem, gwiazdkę z nieba bym zerwał dla niej. Czekając na synową, pan Stasio niestrudzenie poucza syna, jak zabiegać o kobiety. Ja człowieku dzisiaj to naprawdę bym chciał, żeby miał kobiet, ale tak, jedne mam. No, szkoda mnie i stracił, bo dobra kobiecina. Drugie też mam, no to dwie na raz nie będę miał. I tak chce ze mną, i ta i trzecia się przyplątała. Krysia, Hania, Jer. Z tego, co teraz słyszałem, pan Stasio chciał nauczyć syna, jak rozmawiać z dziewczynami, jak je podrywać i tak dalej. Natomiast ja słyszę, jak on się chwali, że on ma jedną, tu nagle druga do niego pisze, trzecia, i że on nie wie, z kim mam teraz iść się spotykać i tak dalej. To mi tak się wydaje, to nie do końca to jest pomagasz synowi, tylko jeszcze go dobijasz. Jela, no. No Jela jest bardzo zgrabna, bo... A jest powierzchownie, a jak się rozbierze, to już jak już ją widzę, całkiem jak anioła, jak to się mówi, jak Ewę, no to aż mi się w głowie dziwi, że w takim wieku może być tak zgrabna kobieta. No to w moim wieku to jest przyjemność taką kobietę troszkę dotykać i tam bara, jak to się... W twoim wieku w ogóle... Cokolwiek jest dobrze, ruszanie się nawet już jest dobrze. No lubię kobiety i lubię i seksu trochę. No to a ile ty myślę? Nie każdy znasz w sumie.
34. No to ty musisz szukać sobie babki takiej kłodszej dych. Mniej więcej, bo tak w tych granicach tam. Do lat, najlepiej do lat, to wtedy nie ma wyrzutów, żadna ci kobieta nie będzie wygadywała, to za młody, a to za stary. A w internecie się ogłaszają, pokazują. No ja nie znam internetu. No to weź tam, to kolega, to to, to. Internet to jest taki gość, który zawsze jest na końcu wsi, do niego się podchodzi i on wszystko wie. I gdzieś mówisz, ej internet, weź pomóż mi, bo ja nie mogę. Gdzie mogę, mam znaleźć się? No i on ci powie, że idziesz tam i tam. Na tym tamtym zakręcie będzie czekała na ciebie dziewczyna. Koniec. Tamto, ja Andrzej coś ci powiem. Ja byłem też samotny, ale jak poszłem na zabawy, uderzyłem, to przypada wolnych kobiet co najmniej 5 na jednego mężczyznę. Tylko trzeba teraz odnaleźć, gdzie ich szukać. Rozwódki nie są tak atrakcyjne. Najbardziej atrakcyjniejsze to są wdóweczki, no. Oni są wolne, oni byli z mężczyzną i oni są dobre, oni służyli mężczyźni i to są najwspanialsze kobiety. A rozwódki nie są wolne? Przecież też są wolne i też szukają miłości. Tu z panem Stasiem się nie zgadzam. A teraz ich jest multum, no. Zobacz, wzięła ryba. No. O, jaka ładna. Tam mnie łatwiej złote ryby złapać, jak dziewczynę widzę. A widzisz. Kurna, no może ci daj jej buzię i pójść do wody. Będziesz miał kobietę od zaraz. Już tak jest. Złota rybeczka, jak mi postręczysz jakąś dziewczynę, to cię wypuszczę do wody. O. Nie samymi marzeniami o kobietach Adam żyje. I choć pragnienie poznania tej jedynej jest najważniejsze, to jego życie pełne jest innej treści. Obecnie uczę się w szkole medycznej, kierunek dietetyk. Interesuję się muzyką, sportem, filmem, tańcem. Ale tylko jednym filmem. Tylko jednym. Medycyną. Uczę się na dietetyka, żeby pomagać w przyszłości. Czemu on powtarza dwa razy to samo? Co jest? Przyszłości ludziom, żeby zwalczać choroby, cukrzycę, otyłość, no różne choroby cywilizacyjne za pośrednictwem dietoterapii. A jeszcze głupotę. Też jest choroba, która niestety nie da się wyleczyć. Czy tylko byłaś, czy całaś swój dzień? Zająłem się troszeczkę filmem, bowiem występowałem ostatnio w filmie Andrzeja Wajdy jako statysta. Wielka kariera cię czeka, skoro występowałeś statystem w filmie. No jeszcze występujesz w Chłopaki do wzięcia, więc ty już masz o dwa więcej filmy niż ja. Film pod tytułem Wałęsa, ale przeważnie dziewczyny były ze swoimi chłopakami, także nie było jak kogo, z kim się umówić, spotkać nawet. Mogłeś poderwać chłopaka, a nie dziewczynę. Zawsze byś miał jakąś tam szansę. Po planie zdjęciowym, ale muszę powiedzieć, że podobała mi się bardzo Agnieszka Grochowska. Mogłem zamienić z nią parę słów, ale jakoś tak czasu nie było, no bo ja to tak przywiązuję dużą wagę do pracy. Jeżeli ja się skupiam na jakiejś pracy czy na nauce, no to ja wtedy myślę bardziej o pracy, o nauce. Miałem kartkę, długopis, no to podpisała się dla Adama Agnieszka Grochowska. Nie wiem, kim jest Agnieszka Grochowska, ale skoro o niej mówi Adam, to więc jakaś mega sławna aktorka chyba. Nie wiem. Okej, koniec. W moim miasteczku
Jakoś nie mogę znaleźć teraz dziewczyny. Jest dużo atrakcyjnych, pięknych dziewczyn, kobiet, ale myślę, że też już są pozajmowane. A jak są jakieś wolne, no... Bo trzeba zawsze iść na początku dnia, kiedy one są jeszcze wolne. Wiadomo, jak idziesz na sam wieczór, to kobiety już będą zajęte przez kogoś. A jakbyś wyszedł o 12 w nocy, to na pewno miałbyś większą szansę niż wieczorem. Podejrzewam, że nie będzie mnie żadna chciała ze względu na to, że przez wizerunek mojego brata, bo to jednak odstrasza dziewczyny. No nie jestem gamoniem żadnym, żeby nie umieć sobie poderwać dziewczyny. To nie o to chodzi. Może dlatego, że dużo jestem zapracowany, może że się uczę, może nie chodzę nigdzie, nie imprezuję. No nie wiem, no teraz jakoś nie mam właściwie czasu za dużo na imprezy, na chodzenie po dyskotekach. Kiedyś bardziej chodziłem, może nie u siebie w miasteczku, ale bardziej może w dużych miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław. O, chyba tu będę chciał. Moja druga pasja to są gołębie. Jak ktoś kiedyś mądry powiedział, ptak to wolność. Jak chowam te ptaki, to myślę czasem, że oni to mają dobrze, bo są wolni. No i człowiek czasem też potrzebuje tej wolności, być wolnym jak ptak. Ale ja nie chciałbym za bardzo być tak wolny i samotny. Chciałbym mieć w końcu tą żonę, tą jedyną kobietę, żeby być szczęśliwy. Ile w tym barwnym tłumie może szaleć samotnych serc? Zastanawia się Karol. Ale osiemnastka, na którą zaprosili go dwaj przyjaciele, jest przecież dla Karola refleksją nad swoim własnym życiem. Szybko mija czas miłości, która tak ulotna jest. Niezbadany, kolorowy świat. Ja chodziłem do szkoły. Na początku była podstawówka, następnie szkoła zawodowa i później było liceum ogólnokształcące dla dorosłych tutaj w Starej Wsi. Powrócą już jedynie w moich snach. Pracowałem w ochronie w Warszawie, w parku handlowym. Pracowałem 3 lata, nadeszła redukcja etatów i niestety było tak, że musieli kogoś zlikwidować, znaczy zwolnić. Zlikwidować? Jak to brzmi w ogóle? Zlikwidować, no... I zlikwidowali cię. I ostatni. I dziękujemy. Brawo na wszystkich, na wytrwałość. 15, 16, 17 i ostatni 18. O, i brawo na wytrwałość. Ileż dałby Karol? Jak ten Karol tam wygląda w ogóle? Ja bym się tam bał iść, bo ty wyglądasz, jakbyś miał 35-40 lat, a to są same dzieci i tak Karol, ja bym się zastanawiał, czy tam iść, czy nie iść. Żeby ta osiemnastka była jego własnym weselem. Jakie to zdjęcie musiało być creepy. Mam 29 lat i wiadomo, tutaj bawi się teraz młodzież około 20-letnia, któraś tutaj kobieta ma 20, 19. 10 lat różnicy, 9 to robi dla kobiet właśnie, kobiety patrzą na wiek mężczyzny. No właśnie, kobiety właśnie są starsze chyba, bo są bardziej dojrzałe niż faceci, którzy mają 20 lat. Tak zawsze było. I im jest nudno z facetami w ich wieku. Już, a wspomnienia pozostaną zawsze tu. Zapamiętać chcę wspólne chwile te. Ko-
chociaż miałaś się oczy pełne łez. A może jednak uda się Karolowi znaleźć tu dla siebie dziewczynę na życie? Już nie powtórzą się. Mam dom, mam staw, mam motor, pracę mam, dziewczyny nie mam. I tak przeważnie jest, że zawsze w życiu masz wszystko, pieniądze, jesteś sławny i tak dalej, ale z drugiej strony wracasz do domu i jest ci smutno, bo nawet nie ma z kim zagadać i zawsze w domu będziesz miał jakiegoś kota albo psa tylko. Miałem dosyć tej samotności i chciałem znaleźć szybko dziewczynę. I po prostu dałem ogłoszenie do gazety. Myślałem, że znajdę szybko dziewczynę. No i zgłosiło się kilka tam dziewczyn do mnie. Zadzwoniła do mnie dziewczyna z Siedlec, że przyjedzie do mnie. I żeśmy poszli razem do Everestu, Tam żeśmy zjedli obiad. W góry poszliście? To przecież to jest mega daleko, Everest. To ty jesteś bogaty, powiem ci, Andrzej. No i było miło. No ja zapłaciłem za ten obiad. Zjadła schabowego. I... Typowa romantyka na wsi. Zjadła schabowego, popiła rosołem. Wypiła sobie piwo, ja też sobie wypiłem piwo, no i później żeśmy poszli na spacer nad zalew, tam żeśmy się przytulili do siebie. Ona mi się podobała, ale nie wiem dlaczego ona mnie zostawiła, tak odeszła do słowa. No i znowu wracam na to puste piętro i tam sobie leżę i myślę. Gość mówi, że ma duży dom, tak dalej, ale nawet nie stać go, żeby sobie kupić kanapę albo łóżko i musi spać gościu na dywanie. Raz miałem taki sen, że była tam w tym śnie piękna dziewczyna i po prostu z nią przebywałem. I chciałbym, żeby z nią być tak do końca. I wtedy bym chciał spać. Naprawdę gościa nie stać na kupno kanapy albo łóżka. A on chce zapraszać dziewczynę. Ja teraz wiem, czemu dziewczyna odeszła nic nie mówiąc mu. Jak ona chciała z nim coś tam, żeby było, żeby wieczór się kontynuował, ale ona wraca do niego i patrzy, że nawet nie ma łóżka ani kanapy, no to ja też bym się odwrócił, poszedł. Patrz, się w ogóle nie budzić. I ten sen to jest jedyne moje szczęście. Nici z ogniska, nici z miłości. Tego naprawdę nikt się nie spodziewał. Z zaproszonych kilku dziewcząt nie przyszła ani jedna. Trzech wspaniałych o trzech zrozpaczonych sercach w samotności pochłonie upieczone dla koleżanek kiełbaski. Dobra mina do złej gry. Jak nie przyszły kobiety, to ja mogę iść do was, chłopaki. Za kiełbaskę mogę wszystko zrobić. Lekki niesmak. Dostać kosza. Zawsze się marzy spacer przytulenie do siebie, jak iść w romantycznym, żeby tak świerszcze grały, tak ten ptaszki śpiewały, to jest... Dla każdego to jest romantycznie. Nie dla chłopaka i dla dziewczyny tak samo jest romantycznie. Iść tak przy pełni księżyca, gwiazdy, nie ma żadnej chmurki, to tak ładnie wszystko. Tak w nocy jest widno, tak razem się iść, tak cień od księżyca pada na trawę, ten twarze widać ładnie nad wodą. Przytulenie do siebie, rozmawiają tak o swoich życiach. Rosa tak ładnie na rzęs, na włosy pada, tak to jest bardzo romantycznie.
To każdemu tak chyba by pasowało. O czym ja marzę? O ciągniku odpadzonym. O ciągniku? On powiedział? Bo ja nie zrozumiałem teraz co on powiedział. Jakim kurwa ciągniku? Czekaj jeszcze raz. Ja bym miał taki ciągnik. Taki za parę tysięcy ładny. Oni tam mówią o tym, o kobietach, że chcieliby sobie spacerować spokojnie po lesie, kiedyś ciemno, księżyc świeci i tak dalej. A co ty chcesz, Krzysiek? Ciągnik za parę tysięcy. Ja go lubię najbardziej, naprawdę. Na podwórku stoję. Sobie bym ziemię poorał. Posiał sobie. Tak to wszystko w dzierżawę puszczone. Czy pamiętasz nasze piękne dni? Te spacery brzegiem morza, wspólne myśli, plany sny. To jest wiejski hot dog. Nie wiem, czy to z was jest na wsi, mieszka. Napiszcie proszę w komentarzu, czy również robicie taki sam hot dog jak te. Oto nasz przyjaciel. Wspólne troski w różnych chwilach, przeplatane jak warkocze, radość, smutek, dni i noce. Rozstanie takie małe było. Się pokłóciłem z Anią. Ja pojechałem na rowerze do Półtuska. Poszliśmy do parku, do domu Polonii. Na ławkę. Porozmawialiśmy pół godziny, a ta pół godziny mi powiedziała, że mnie nie kocha. No dobra. No to poszłem do mojej koleżanki Karoliny. Pożyczyć 9 zł. No to kupiłem sobie piwa, wypiłem. Potem to mnie dzwoniła. A ja jej powiedziałem, że nie mamy o czym rozmawiać. Kłopotę zrobiłem i tyle. Miałem dziewczynę. No już prawie byłem, tylko... Była taka sytuacja, że ona zginęła w wypadku samochodowym i straciłem dziewczynę. Z nią długo byłem, bo już od... Chodziłem razem z nią do szkoły i z nią zacząłem i... Była w 7 miesiącu ciąży, już mieliśmy mieć 3 miesiące... Za 3 miesiące pobrać się, było już by było wesele, ale już nie doczekałem się do tej pory i... No stop jeżdżę, jak ona ma imieniny, no stop jeżdżę na grób. I do tej pory utrzymuję z nią jej rodziną kontakt i non stop, jak tu powiedzieć, że to jest ciężko dla mnie, że ona w tej chwili nie ma jej znamy, bo to dla mnie to jest bardzo ciężko, bo bym miał córeczkę i moja dziewczyna, w tej chwili nie mam ani córeczki, ani własnej dziewczyny, ale w sercu do tej pory ona jest, ale trzeba żyć dalej, szukać może taką samą, że też się we mnie zakończy.